ponadpartyjnej w starostwie chrubieszowskim. Jako poseł z miasta Chrubieszów, mieszkaniec miasta Chrubieszowa, żywo zainteresowałem się kwestią ostatnich dni, jaka miała miejsce w powiecie chrubieszowskim, a także w sąsiednich powiatach. Poprosiłem dzisiaj pana starostę Józefa Kuropatwę rano o spotkanie w celu wyjaśnienia i przedstawienia sytuacji, jaka miała miejsce w powiecie chrubieszowskim. I nie ukrywam, szanowni państwo, że jestem zszokowany tym, co miało miejsce kilka dni temu, a także to, co ma miejsce dzisiaj. W słowach pani wojewody Szołno-Kogut, Jolanty Szołno-Kogut z wojewody lubelskiej i pana ministra Trzaskowskiego, ministra administracji i cyfryzacji, pana Rafała Trzaskowskiego, może usłyszę codziennie w dzisiejszych wypowiedziach kłamstwa. Szanowni państwo, starostwo powiatowe według mnie nie otrzymało należytej pomocy ze strony rządu, a także wojewody lubelskiej. Były to dwa pojazdy. Jeden z tych pojazdów został przekazany dopiero 31 stycznia po kilku pismach pana starosty do pani wojewody, który po odśnieżeniu 4 km zepsuł się. Kolejnego dnia został przekazany drugi pojazd, który też po odśnieżeniu 4 km następnego dnia. A oprócz tego drugi pojazd taki został przekazany przez stronę rządową, aby walczyć ze skutkami śnieżycy. To koparko-ładowarka, która została przekazana i odśnieżyła aż 10 km. Aż to w cudzysłowie, ponieważ starostwo powiatowe ma pod sobą 570 km dróg w powiecie chrubieszowskim. Także patrząc na sytuację, jaka panowała w powiecie chrubieszowskim, możecie państwo zauważyć, że ta pomoc, można powiedzieć, że jest symboliczna, a jest strasznie śmieszna. Tym bardziej, iż 31 stycznia i mamy te dokumenty, dzisiaj się z nimi zapoznałem, zaraz pan starosta szeroko je przedstawi. Pierwsze pismo zostało skierowane do pani wojewody 30 stycznia z prośbą o pomoc, gdzie o godzinie 10. I prawdę mówiąc, Urząd Wojewódzki na te prośby był głuchy. Dopiero ta pierwsza pomoc w postaci tego jednego urządzenia była przekazana 31 stycznia. Urządzenie, które zepsuło się, tak jak mówiłem, po odśnieżeniu 4 km. Wartym zauważenia jest fakt, iż starostwo powiatowe posiada jedynie 4 wirniki, 5 pługów na tyle kilometrów, ile jest w powiecie chrubieszowskim. I w tej sytuacji możecie państwo sobie wyobrazić, że jest to za mało. Ważną kwestią, jaką chcielibyśmy zaznaczyć i godne zaznaczenia jest, że jest to jeden wielki teatr polityczny, ponieważ pan starosta jako przewodniczący powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego to spotkanie z ministrem, z panią wojewodą, specjalne spotkanie, można powiedzieć na życzenie pana premiera, zostało przeprowadzone w Mirczu, a nie w starostwie chrubieszowskim. A dlaczego w Mirczu? No, odpowiedź jest prosta. Wójtem jest pan, który jest z Platformy Obywatelskiej. Pani wojewoda jest z nadania Platformy Obywatelskiej. Także ten spektakl był, można powiedzieć, za zamówienie pana premiera. Tutaj w szczegółach proszę pana starostę o przedstawienie tego, co się działo. W materiałach, które państwu przekazaliśmy, macie państwo z godziny na godzinę wszystko w szczegółach przedstawione. Szanowni państwo, żeby tak zacząć, to co pan poseł powiedział, mieszkaniec naszego powiatu, mieszkaniec Chrubieszowa. Zarząd powiatowy, drodzy państwo, ma łącznie 570 km dróg do utrzymania. W powiecie mamy 223 miejscowości. Na dzień dzisiejszy, na tą chwilę, jest odciętych jeszcze 10 miejscowości. Natomiast dróg mamy nieprzyjezdny w tej chwili. Około jeszcze 50 do 60 km do góry, ale to się z godziny na godzinę zmniejsza. W tej chwili czym my dysponujemy? Mamy 4 wirniki, to jest, można powiedzieć, jeden powiat, który ma tyle wirników. I mamy 5 pługów samochodowych, to jest 9 i jeszcze ciągniki, koparki, także w sumie jest około 14 sprzętów, a takich faktycznie do zimowego otrzymania to jest 9 sztuk. Jest 25 pracowników, no i 8 z Powiatowego Urzędu Pracy. Do tej pory sprzęt przyjechał 17 tysięcy kilometrów. I dlaczego to się zrobił takie, jak to pan poseł powiedział, taki szum? Tyle lat jako starosta, jako kiedyś kierownik wodu dróg, otrzymywałem i odśnieżałem drogi.
w zasadach utrzymania dróg jest 48 godzin po ustaniu wiatru dopiero się wysyłać sprzęt, żeby to nie marnować, żeby nie marnować pieniędzy. Drodzy Państwo, my wyjeżdżając w tej chwili, co wyjedziemy, to te pieniądze zmniejszają się, nie będzie niedługo, gdy my wszystkie pieniądze wydamy na ucznieżanie, nie będzie na łatanie dziur, a nikt nam nie odda. I to, co pan poseł powiedział. Niby otrzymaliśmy tobie na tej konferencji, na tej śmiesznej konferencji, zapewniono, że taki sprzęt do nas przyjechał. Przyjechał raptem jeden wirnik i jedna ładowarka. I tyle nam pomożono. I to jeden wirnik przyjechał 31, to jest w piątek, po mojej interwencji osobistej już u pana wojewody sterownika. W Lublinie, bo pierwszy raz wysłałem dwa pisma. Jedno o czwartek, jedno o godzinie 10, drugie o 12:45. I proszę, że brak prądu jest w miejscowościach, które są wszystkie wymienione, państwo macie, że brak jest prądu, prosimy jak najszybciej o pomoc. Następne, że już 31, że jest naprawdę trudna sytuacja, kiedy ludzie z dializy, to jest około 60 osób, zwiezieni zostali do szpitala i tam po prostu nie ma miejsca. I ja proszę wojewodę o pomoc, bo pół przyjedzie i za 3 godziny jest zawiane, za 2 i już znowu powrotu nie ma. Jest naprawdę trudna sytuacja. To mi odstawiono takie show, tak jak to pan poseł powiedział. Pani wojewoda polatała sobie w sobotę śmigłowcem i w niedzielę wielka konferencja. I z tej konferencji dowiedziałem się tylko tyle, że to nie jest żadna pomoc. Ja za ten sprzęt, ale dobrze, że to choć nie było dużo, muszę zapłacić. I to słone pieniądze. U mnie godzina wiernika po kosztach własnych kosztuje 90 zł. Natomiast jak wynajmowałem u takiego pana jednak, bo wynajmowałem również sprzęty sam, to kosztuje 280 zł. Ja się muszę liczyć z każdą złotówką. I naprawdę, drodzy Państwo, no ja mam za zadanie pomagać ludziom. I to robię. Na raz wszystkie nie ucznierzę, bo sami Państwo wiecie, to jest 570 km dróg. A zrobienie, że starosta winien, bo coś... Ja naprawdę ucznierzę już 30 lat. Bo 20 jako kierownik wodu dróg, zresztą Państwo mnie znają, te mieszkańcy, i teraz jest jako starosta 12 lat. Ale naprawdę dzisiaj kończymy to odśnieżanie, może jutro w obie to góra. Ale tyle co zrobiono, show takiego, że naprawdę to jest starosta winien, zawinił. Moje służby i służby naprawdę pracowały. Co jest ważne? Ważne jest to, że należy podziękować wójtom, bo wójtowie z całego powiatu wspólnie ze mną zaangażowali się w odśnieżaniu, nawet gmina Frubieszów, pięć samochody strażackie, które odśnieżały. Straży pożarne, które naprawdę, i mieszkańcom, naprawdę ludzie to rozumieją, bo tak samo ja mieszkam 30 km od Frubieszowa. Jak jechałem w czwartek, dlatego późno wysłałem, bo wysłałem dopiero po 10. Ja dopiero na 10 przyjechałem, przyjechałem po polach ciągnikiem. Nie jechałem szosą, bo nie mogłem przyjechać, bo nie było możliwości, ale to tak. Jak Państwo możecie usłyszeć, pomoc ze strony pani wojewody i rządu to były dwa urządzenia, a najśmieszniejsze w całej tej sytuacji, że za te urządzenia starostwo powiatowe musi zapłacić. Czyli to nie jest pomoc, tylko to jest usługa ze strony pani wojewody i rządu, za którą starostwo powiatowe musi zapłacić. A taka ciężka sytuacja jest również w sąsiednich powiatach krasnostawskim czy tomaszowskim. Jak widzicie Państwo, sytuacja jest coraz lepsza, natomiast ze strony rządu, ze strony pani wojewody to były kłamstwa, a happening zrobiony przez panią wojewodę rozwożącą bochenki chleba no już jest niesmacznie odbierany przez mieszkańców, gdzie chleb był rozwożony przy gospodarstwach, do których był dojazd, ale wybierano drogę typowo zawianą, tak żeby ładnie to wyglądało w kamerze, a pani wojewoda z całą świtą, 5 samochodami jechała na rozdawanie tych chlebów, a później dojeżdżała skuterem śnieżnym, pokazując jak rozdaje. A najśmieszniejsze w tej całej sytuacji jest to, że wcześniej sołtys obdzwaniał mieszkańców, pytając, kto nie ma chleba, tak żeby pani wojewoda
Woda jako taki święty Mikołaj mogła ten chleb przekazać mieszkańcom. Dziękujemy bardzo Państwu za tą konferencję. Jak możecie Państwo zobaczyć, ponad podziałami partyjnymi można coś robić i poruszać problemy ważne dla mieszkańców naszego kraju. Można kilka pytań zadać? No, pytanie do Pana Starosty, Adam Krajewski, TVN24. Pani Starosto, właśnie zwrócił się do 30 stycznia, tak? Czwartek. Proszę powiedzieć, czy Pan w tej prośbie do Urzędu Wojewódzkiego wskazał, jaka pomoc jest potrzebna, jaka skala problemu jest tutaj w powiecie, jaki konkretnie sprzęt jest potrzebny, czy tylko była to informacja, że jest potrzebna pomoc bez wskazania skali problemu, czy też sprzętu, jaki jest potrzebny i jego liczby? Szanowny Panie Redaktorze, zwróciłem się ogólnie, bo sytuacja była, prawie 90% dróg było nieprzyjezdnych. Zwróciłem się, że mieszkańcy, głównie chodziło mi o energię elektryczną, bo dzwonią do mnie mieszkańcy z Głucza, stamtąd, że nie mamy prądu, to jest w 15 miejscowościach. Ja proszę, bo ludzie mleko wyliwają, nie mają gdzie. Ja ludzie złożę na dializę tutaj i proszę o ogólnie sytuację jako rząd o pomoc. No to... Odpowiedź pisemna może? To jakaś odpowiedzi reakcja? Nie mam żadnej. Dopiero po trzecim piśmie, kiedy już byłem, bo ja na drugi dzień pojechałem sam osobiście do pana wicewojewody, mówię, weź coś pomóż, bo naprawdę nie mogę, no bo nie daję 120 kilometrów. Zajechałem i proszę, nawet taka część. Bardzo proszę o pilną reakcję wojewódzkiej jednostki rządowej na dramatyczną sytuację mieszkańców powiatu chrubiszowskiego oraz uruchomienie sił celem wsparcia powiatu. Samorząd powiatowy nie jest w stanie własnymi środkami zapewnić mieszkańcom wystarczającej pomocy umożliwiającej im funkcjonowanie. Tak nawet apel miał, tak aż i już osobiście byłem. No to wtedy dano mi ten jeden wirnik, który się w tym dniu popsuł. Na drugi dzień miałem tylko dwa i mam do dzisiejszego dwa. To znaczy jeden wirnik, drugą koparkę. I tyle mam od rządu. A zrobiono taki happening, że mnie rząd naprawdę napomagał, dawał jak najbardziej, tyle sprzętu dawał. Nie dał mi nic. Mam takie potwierdzenie. Miał przyjechać sam wirnik z Piask, zepsuł się. Później miał przyjechać skąd jeszcze? Z Cycowa. Zepsuł się. Nic nie dojechało. Ale w mediach oczywiście. Ja otrzymałem taką pomoc, a musiałem i muszę robić własnymi środkami. A w tej chwili muszę jeszcze się ugrać od tego zarzutów, bo ja zamiast skupić się na ratowaniu ludzi, na uciężaniu dróg, to ja muszę odbierać takie ataki, które są na mnie niesłuszne. Bo naprawdę robię z wójtami i ze strażakami, z mieszkańcami co mogę, ale zrobię się HPN polityczny, tak jak tutaj powiedział pan poseł. Polityczny. Przecież powinno być tak. Ja jestem szefem powiatowym, robimy sztab kryzysowy, wojewoda, pani wojewoda przyjeżdża, ja wołam wszystkich gminy, spotykamy się tu i mówimy naprawdę co potrzeba. Ale nie, jedzie się do gminy, akurat to pan poseł powiedział o odpowiednich opcjach politycznych i robi się już kampanię. To jest według mnie, to jest nieuczciwe i to na czyjejś krzywdzie. Ja tego bym nie chciał mówić. Na czyjejś krzywdzie, na czyjejś bidzie, no bo naprawdę bidzę. Ja też mieszkam w wiosce, jest to 30 km od Chrubiszowa. I też zawiany byłem. Własnym środkiem, żebym odsunął kilometr drogi. Nawet sąsiedzi mógł powiedzieć. I nie chodzę nikomu nie mówić, że słuchajcie, no bo taka sytuacja jest. Jest zima, no to każdy musi się ratować. Panie starosto, to ile czasu minęło od tego pierwszego pana pisma do pierwszego, tego symbolicznego, pojedynczego wiernika, który tutaj dojechał? To znaczy, 30 dałem pismo, to znaczy 29 już wysyłaliśmy do pani wojewody raporty, jaka jest sytuacja na drogach. 30 wróciłem się dwoma pismami i 31 pismem i wróciłem się. No wtedy, jak już byłem do pana wojewody, no tośmy dzwonili tam do tych zarządów dróg krajowych i wtedy z Werbkowic dano mi ten jeden wiernik, ale się zaraz popsuł. Po 4 kilometrach. Po 2 kilometrach przyjechania popsuł się. I następny drugi dzień podmieniono, z jeden wiernik zrobił 4 km, na drugi dzień zrobił 4, a koparka zrobiła 10. I tyle miałem pomocy do dnia dzisiejszego. Więcej żadnego. A te reszty wierniki to oczywiście w drodze gdzieś pougrzęzały. Ale pan minister, oczywiście, tyle sprzętu rzucił, że już odśnieżono. A gdyby nie ludzie powiatu, nie mieszkańcy, sami byśmy zdali byli na siebie. Jeszcze raz to mówię, z pełną odpowiedzialnością. Sołtysie, wójtowie, straż pożarna i oczywiście powiatowy zarząd dróg. Jak najbardziej. I za to im wszystkim dziękuję, bo naprawdę taka sytuacja, no została to trudna sytuacja taka, że to jest zimno. No proszę powiedzieć jeszcze, czy ktoś z Urzędu Wojewódzkiego, bo wiemy, że pani wojewoda przyjechała tutaj w sobotę. Ale samolotem latała tylko. Tak, była w sobotę, ale czy ktokolwiek może z wicewojewodów po pana pierwszej interwencji pojawił się tutaj? Nie, nic. Nic, ja byłem tam osobiście w tym. To tylko co mnie zapomniano, że jeden wiernik przyszedł, który się zarabował. I to jeszcze powiedziano, że tylko do 16 robi, bo to jest jawno ciemno. To w żadnym wypadku to nie może robić.
Czyli panie starosto, podsumowując, spróbujmy powiedzieć, czy może pan z czystym sumieniem powiedzieć, że ten sprzęt, który pan miał do dyspozycji w ramach powiatu, w ramach gmin, był wykorzystany w pełni do czasu nadejścia tego sprzętu, który pojawił się tutaj dopiero w weekend, tak? To jaki to sprzęt się pojawił? Ja z własnym sprzętem i sprzętem gmin, własnym wszystkich gmin, które wójtów ktoś zaangażowali, myśmy sami jeszcze żyli. Nie tak, że to rząd nam pomógł, bo nic nie pomógł, tylko to jeszcze państwu przedstawiłem. Dwa sprzęty, w tym jeden, ten Wiernik cały czas woda mu się gotowała. Musiał być nawet chociaż dlatego, że jest. To jeszcze na koniec zapytam, bo mówi pan, że jeszcze 10 miejscowości jest bez dojazdu, odciętych od świata. Kiedy oni ten kontakt ze światem będą już mieli? Panie redaktorze, myślę, żeby tak na wyrost nie mówić, bo ja zawsze lubię mówić odpowiedzialnie. Myślę, że jutro do obiadu już będą wszystkie, bo to są takie kolonijki. Myślę, że jutro do obiadu, przy drogach powiatowych jeszcze raz mówię, wszyscy mieszkańcy będą mieli tam dojazd. Jutro do obiadu. To naprawdę, sami państwo widzieli, jeździliście po terenie, widzicie, ile to śniegu. Myśmy robili, my jak wiało, tak myśmy nie powinni jeździć, bo to tylko za godzinę zaraz z powrotem po naszym przyjechaniu zarównało. My nawet robiliśmy takie garby i te garby były, dlatego to się robiło, przy drogach te skarpyśmy robili, a te skarpy równały i coraz gorzej się robiło, bo gdybyśmy nie ruszali tego, to śnieg by przejeżdżał. Myśmy jeździli ze względu na to, co by ludzie powiedzieli, że sprzęt stoi jak wień. Jeździliśmy, ale to sobie zdaję sprawę, bo jako tyle lat, co my śnieżył, w tym czasie nie należało jeździć, bo wiało. Ale my wiemy, że zarabia krytyka społeczna. Powiedziałem, jeździć, panowie, jeździć, jeszcze raz jeździć. I jeździli. I tym sprzętem, i sprzętem gmin, myśmy, proszę pana, odśnieżyli. Niech nam rząd nie mówi, że myśmy to zawinili, rząd zaspał. Ja naprawdę, co mogłem, to robiłem. To jeszcze jedna kwestia, na koniec już. Pani wojewoda wczoraj mówiła, że sprzęt, który był deklarowany dla pomocy dla gminy Dołhobyczów, był oferowany wczoraj po południu, ale wójt odmówił, poprosił o ten sprzęt dopiero dziś rano. Ja wiem, że to jest pytanie może nie do pana, ale pan jest w kontakcie z wójtami, więc dlaczego wójt odmówił? Dlatego odmówił, bo ja nawet się z tego spytałem, bo słyszałem to. Dlatego odmówił, bo w Skierbieszowie był ten wiernik wczoraj pracował. I żeby zdjąć, gdzie jedni mieszkańcy mają, zdjąć im wiernik, tak jakby do mnie dochodził wiernik, ja zdejmuję, bo muszę tam na policjanie wojewody lecieć, żeby ten wiernik, gdzie indziej zabrać, no co by się pan robił, ja jako sąsiad nawet takiego coś nie chciał, żeby jednego już ma dojść do domu i on chciał już nie, dojdzie do wieczora tam, gdzie, bo to ze Skierbieszowa miał być, tak mnie pan wójt mówił. I żeby jednym zabrać, a drugim dać, to też, ja tak nie uważam. Rozumiem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.